Za nami akcja Ocalić od zapomnienia. Pracownicy MOPS-u wraz z uczniami z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie wczoraj porządkowali groby osób bezdomnych, które znajdują się na bełchatowskim cmentarzu. To są groby, które właściwie są w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak jakby my organizowaliśmy te pogrzeby i no i dlatego wiemy kto. No ale jak się trafi gdzieś w międzyczasie jakiś zaniedbany, to też go tak po prostu nie zostawiamy, tylko wszystko razem. Pierwszy raz akcję Ocalić od zapomnienia zorganizowano 5 lat temu. Podczas ubiegłorocznej akcji zabrakło wolontariuszy z bełchatowskich szkół średnich. Koronawirus sprawił, że młodzież musiała wtedy zostać w domach. W tym roku licealiści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 sami wyszli z inicjatywą pomocy w porządkowaniu grobów. Oni się ze mną skontaktowali sami. Pani Agnieszka, która jest opiekunem tej grupy, zadzwoniła, umówiłyśmy, ustaliłyśmy termin. Dzieci to zrobiły z własnej, nieprzymuszonej woli, więc czapki z głów właściwie dla nich, bo my to jak co roku. No, sami mówią, że czują się dumni, że mogą pomóc właśnie w taki sposób, jakoś tak im lżej na sercu. No to jest bardzo fajne, bo to widać, że taka ta nasza młodzież nie jest najgorsza, tak? I oni chętnie, zresztą sami Państwo widzicie, z werwą zabrali się do pracy. My byśmy tu siedziały pewnie do 16, a tak to szybciutko to zostanie załatwione, jest ich dużo, chętnie to robią. Jakie zadania tutaj na nich czekają? No trzeba uporządkować te nagrobki, no niestety to są nagrobki, które najczęściej są w ziemi, więc trzeba troszkę przekopać, trzeba trochę poprawić, trzeba wyrwać chwasty, wyrzucić stare wiązanki, stare znicze, postawić nowe. Czyli trochę energii i siły trzeba w te porządki włożyć. No trzeba i dlatego mówię, że szacunek, dzieciaki, super. Pracy jest dosyć sporo, jednak zaniedbanie jest duże. Natomiast czy jest ona taka trudna? No, samo wyrywanie chwastów, tak? Takie plewienie, takie typowe czynności podczas porządkowania właśnie tych zaniedbanych grobów. Ale myślę, że z taką ekipą, tutaj właśnie z naszą klasą, damy sobie radę, będzie naprawdę ładnie. No i przede wszystkim na pewno będą one bardziej odświeżone. A jest to jedyny dzień w roku, gdzie naprawdę można zadbać o te groby. Nawet jeśli rodzina nie jest w stanie, no to my zawsze jesteśmy do dyspozycji, żeby tutaj pomóc. Co sprawiło, że przyłączyliście się do tej akcji? Ja myślę, że po prostu pierwszym faktem jest to, że jesteśmy klasą mundurową i w pewien sposób musimy też reprezentować to, że nosimy mundur, że nosimy flagę Polski. I to przede wszystkim skłoniło nas do tego, żeby pokazać się ludziom ze strony nie tylko młodzieży, typu takiej, którą większość dorosłych ludzi zna, chuligaństwo i właśnie takie różne sprawy, ale również młodzieży, która potrafi być odpowiedzialna i pomagać, nawet w XXI wieku, podczas takiej znieczulicy. Po prostu jesteśmy dobrymi ludźmi i zawsze staramy się uczestniczyć we wszystkim na rzecz szkoły. Ale dzisiaj pierwszy raz jesteście tutaj, by pomagać? Nie, nie. Już jesteśmy tutaj drugi raz. Nie byliśmy w drugiej klasie przez COVID-a, co uniemożliwiło nam tutaj przyjście, ale w pierwszej klasie byliśmy i dzielnie pomagaliśmy. Jest taka satysfakcja, że dołożyliście taką swoją cegiełkę do pomocy i jednak, żeby to święto wszystkich świętych było dla wszystkich takie, no powiedzmy, miłe. Ogromna. Idąc przez cmentarz patrzy się, wow, jest czysto, żaden grób nie jest zaniedbany, a to my, tacy cichy bohaterowie, nie każdy nosi pelerynę. No troszkę jest pracy, troszkę chwastów trzeba powyrywać, no ale bez lipy lecimy, elegancko. Dostałem szpadel elegancki, będę kopał, wykupywał chwasty. Po uporządkowaniu grobów i najbliższego otoczenia uczniowie zapalili znicze.